Smoleńsk jest dla nas zobowiązaniem. Po pierwsze, szanujące się państwo musi dojść prawdy. Ja jestem osobą, która się zajmuje sprawami bezpieczeństwa. I tutaj w czasie licznych funkcji, które pełniłam i teraz w Parlamencie Europejskim, temu zagadnieniu poświęcam swój czas. Szanujące się państwo musi dbać o swoich bohaterów, o swoich obywateli i musi dojść do prawdy o tym, co się stało. Nie ma wątpliwości, że pobieżne batanie, którego byliśmy świadkiem, nie jest taką odpowiedzią, są liczne na to dowody. Myślę, że to jest przed nami. W tej sprawie jestem optymistką, ale myślę, że w dniu dzisiejszym, jutrzejszym warto przypomnieć to niewygłoszone wystąpienie świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Niewygłoszone, bo zamierzał je po prostu wygłosić w Katyniu, przygotowywał się do niego. To jego wystąpienie, jeżeli się czyta ten tekst, jest obrazem otwartości i w sumie przyjaźni dla innych narodów. Tam jest tylko stwierdzenie, że po prostu wszelkie pojednania muszą się dokonywać w prawdzie, muszą uznać winy, musi być też ten element żalu za popełnione winy, uznania winy i żalu za popełnione winy. Niestety w sprawie Katynia tego ciągle jeszcze nie ma. Co tu dużo mówić, nie mamy jeszcze też pełnej prawdy. Nie wszystkie archiwalia zostały ujawnione. Wielu ofiar Katynia, szczątków jeszcze nie byliśmy w stanie odnaleźć, odszukać. Wiemy, że są inne listy, które jeszcze nie zostały ujawnione. To jest nasze wielkie zobowiązanie, podobnie jak dojście do prawdy o Smoleńsku. Dla mnie osobiście to była olbrzymia strata. Większość osób, które zginęły na pokładzie Tupolewa, to były osoby mi znane, bardzo cenione. Żyjemy w tej chwili w bardzo trudnych czasach, również w sensie międzynarodowym. Polska znalazła się w bardzo niełatwym układzie geopolitycznym i takiej osoby jak świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński w tym trudnym czasie niezwykle brakuje.